Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Zobaczcie, jaką mam tutaj furę. To jest samochód z Cyberpunk 2077, poznajecie go, czy nie? Powiem wam, że w Cyberpunku już sobie ten samochód zrobiłem. Ale muszę przyznać, że tutaj w Forzie Horizon, co jest w ogóle dziwne, nie? W Forzie Horizon jest lepiej wykonany niż w samym Cyberpunku. I no, co, nie ulega wątpliwościom, zdecydowanie lepiej mi się nim tutaj jeździ, bo sposób prowadzenia aut w Forzie Horizon nie jest po prostu bardziej przyjemny i lepiej mi leży, no. Świetnie, świetnie się tutaj jeździ tymi samochodami. No a w Cyberpunku muszę wam przyznać, że jest tak słabo. Słabo mi się tam jeździ tym samochodem, który sobie zdobyłem. Tak, musicie sobie go mieć. Wystarczy, bo pytaliście się, jak go zdobyć. Już wam pokazuję, co, jeszcze raz, żebyście wiedzieli. Już eliminatora wyszukuję, jakby co. Trzeba sobie pójść do miasta i wyszukać ten wyścig. Wystarczy go przejechać i wygrać, a samochód trafi do twojego garażu za darmo. Naprawdę. Wygranie tego wyścigu jest bardzo proste i na pewno każdy z was sobie z tym poradzi. Wystarczy wziąć dobry samochód z klasy SC1. Ja polecam wam Lamborghini Huracan chociażby. I da się spokojnie zrobić tam ten wyścig na 100%. Ostatnimi czasy właśnie bardzo, bardzo dużo gram w Cyberpunka i powiem wam, że miło jest wskoczyć sobie w końcu do gry, która nie jest tak zabugowana jak Cyberpunk, naprawdę. Że, która w końcu po prostu działa, no, działa dobrze, nie ma tutaj jakichś takich dziwnych rzeczy. O, proszę bardzo, tutaj mamy już pierwszego przeciwnika, ale dzisiaj będę używał tej mojej techniki, że najpierw zbieram jakieś auto, powiedzmy do 4-5 poziomu, a dopiero potem zaczynam się z kimś ścigać. Ale tutaj mam takiego mini cooperka fajnego, może by go zahaczyć. Ej, w ogóle zastanawiam się, dlaczego teraz na tym trybie, na trybie Fortnite, na eliminatorze są ikonki Backstage i Super 7. Zobaczcie, widzicie tam daleko w tle? Wcześniej tego nie było. Czemu tak się teraz zrobiło? Ty patrz, ktoś tutaj jest. Będzie się chciał? To dawaj, jedziemy. O kurde. Jedziemy tutaj. No powiem wam, że szanse są równe. Ten Jaguar jest bardzo, bardzo słaby. I Mini Cooper, zwłaszcza między drzewami, zobaczcie jak on tam ciśnie. Mini Cooper, zwłaszcza między drzewami, no jest lepszy. A nawet nie wiem, czy przyspieszenie w nim nie jest lepsze w Mini Cooperze, poważnie. Jaguar jedynie na czym nadrabia, to może prędkość maksymalna. A prowadzenie, przyspieszenie, pff, kurde, to samo co w Mini Cooperze. Zobacz, on już jest na drodze. Musimy go dogonić, ops. Jakiś Sergio. Ja go wyzwałem na pojedynek, tutaj nie można tej rzeki przejechać, on o tym wie. Kurde, to nie jest jakiś z pierwszej łapanki gracz. Może być ciężko z nim wygrać, zwłaszcza, że on już jest, kurczę, prawie na moście. Gonię tutaj Sergio. Pojechał, jedzie totalnie na przełaj, ale on, kurczę, nie wiem, czy zdaje sobie sprawę, że ten Jaguar jest taki słaby. Albo właśnie zdaje sobie sprawę, bo jedzie bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie śmiga tym samochodem. Ładnie między drzewami, prosto do celu. To jakiś progracz był. Mówię wam, to był jakiś progracz. Dzisiaj, słuchajcie, może być dużo trudniej wygrać, dlatego, że nie zrobiłem sobie magicznej herbatki. Więc, no, słuchaj, jak się napiję tej herbatki z gumi jagód, to jest trochę przesada, to jest jak oszukiwanie, że jakbym sobie jakiegoś speedhacka wrzucił czy coś, nie wiem, no. Po prostu ze wszystkimi wtedy wygrywam, dzisiaj nie mam herbatki i spróbuję o takich własnych, niezboostowanych siłach kogoś pokonać. Co wy na to? Przesyłaliście mi w ogóle zdjęcia w różnych miejscach, gdzie widziałem, że wygrywaliście eliminatora Mini Cooperem. Wygrać eliminatora Mini Cooperem to jest sztuka nieprawdopodobna. To jest bardzo trudna sprawa. Nie wiem, jak nawet do tego podejść. I chyba nie podjąłbym się takiego wyzwania, grając na kierownicy nawet. Bo wtedy to się trzeba dobrze rozglądać, szybko klikać mapę, na mapie nawigować, szybko cyk, 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 cyk przełączać, jakby grać tak jak pro jakiś, no nie? A na kierownicy to nie jest takie, kurcze, proste. A jeszcze nie wspomnę o, wiesz, takim szybkim skręcaniu i nawigowaniu, nie? No, to nie jest takie proste. Zobaczcie, znowu jestem w ale tu ładny widok jest. Ja nigdy chyba w tą stronę nie jechałem samochodem i nie wiedziałem, że tutaj taki ładny widoczek jest.
Wszystko tak ładnie widać, kurde, podoba mi się tutaj. Ktoś mnie tu złapał? Jakiś ty pojechał naprzeciwko mnie tym samym samochodem? I mnie zatrąbił, ale został z tyłu. No nic, będę miał samochód drugiego poziomu, bo ja akurat jechałem w tą stronę, gdzie jest meta. Ja też tak nieraz robiłem i to jest kurczę błąd, bo właśnie masz 50% szans, że możesz szybko przegrać, jak jedziesz z kimś naprzeciwko i kogoś wyzwiesz, nie? No bo wiesz, on jest rozpędzony już w jedną stronę, a wiesz, te samochody no nie mają dobrego przyspieszenia i żeby się rozpędzić, to trzeba poświęcić na to trochę czasu. A goście jechał tutaj na czołówę i ja też tak kurczę nieraz robiłem. I to jest straszny błąd. Ale gdzie mogę jeszcze przegrać? Zobaczcie. Tutaj mamy kilka opcji. Możemy jechać teraz tutaj pod tą górę, gdzie ja nie wiem, czy ten Mini Cooper da sobie radę. Albo możemy jechać slalomem. No ten gościu na bank nie pojedzie slalomem, dlatego że już nie ma... Wow! Nie! Wygra! Rozłączył mi się kontroler! Właśnie ten, który dzisiaj pochwaliłem. On ma coś takiego jak rozłączanie się od... Ja pierdziele! Pod koniec wyścigu. On ma taki tryb oszczędzania energii i on się rozłącza... On się rozłącza, żeby po prostu się nie rozładowywać, nie? I muszę go wtedy jeszcze raz włączyć. Nie da się chyba wydłużyć tego czasu włączenia. No, ja pierniczę. Muszę go włączyć na kabelku. O Boże. Muszę kurde przyznać, że tak to miało wyglądać. Ja byłem pewny swojej wygranej, to jest najgorsze, kurde. Ale tutaj chyba nie pomogłaby nawet magiczna herbatka. No jak pojawił się ten komunikat, ja klikam okej, nic się nie dzieje. Potem cofam, wywaliło mnie do mapy, a gościu za ten czas wygrał, ech. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy blisko lokomotywowni. I tutaj zawsze jest jakiś fajny dropik. Audi RS2 to jest samochód, który na pewno jest lepszy od początkowego... co tam mieliśmy? Jaguara z tej klasy, nie? Już nieraz z tą Audicą coś tam fajnego wygraliśmy, pamiętacie? No to jest dobre auto. Chyba w zimę ono jest takie nawet całkiem ciekawe i szybkie, dlatego że tutaj mamy napęd na 4 koła w standardzie. Pyk! Jesteśmy, zobaczcie, w lokomotywowni i tutaj możemy się trochę rozejrzeć za jakimś fajnym dropikiem, bo nieraz zdarza się tutaj dobra rzecz. Ja w ogóle powiem wam, że przyzwyczaiłem się do tej grafiki ze Cyberpunka i teraz jak wbijam tutaj do Fordy, to wszystko jest takie, wiesz, wyraźne, takie jakby widać z odległości, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, wszystko takie zielone. Tam jest wszystko takie smutne w tym cyberpunku. No dobrze, mamy już samochód, no niezbyt dobry, bo on jest taki jakby wolny i trzeba tu często biegi zmieniać. Ale jest to samochód dobry na offroad i jest z czwartej klasy, więc możemy przystąpić do działania. Już widzę tam pierwszego osobnika, który ucieka. I ten mini, ja nie wiem co jest z tym Mini Cooperem, jak oni go tu zrobili, ale on jest kurde słaby. Tutaj chyba mamy kogoś fajniejszego, też Mini Cooper. Chciałem kogoś fajniejszego, bo wiesz, były emocje, nie ściganie się. To jest tak, że czasami najgorzej jak cię pokona taki, wiesz, gorszy samochód, wolniejszy czy coś, nie? Wiecie co zrobię? Poczekam aż on weźmie sobie jakiś lepszy samochód, co wy na to? Dobra? Coś tam wydropi, będę za nim jechał, dobra? Jak on mnie wyzwie na pojedynek, no to będziemy się ścigać, ale chcę, żeby wziął jakieś szybsze auto, żeby miał lepsze szanse. Kurde, to naiwnie brzmi, nie? Ej, powiem, że po asfalcie naprawdę się ciężko tym autem jedzie. Zią, tutaj kolejny Mini Cooper w wyścigu już. Tutaj... O Boże, oni się będą ścigać między sobą chyba. O, to ucieknij. No dobra, tamci się chcą razem ścigać. Ale słaby jest ten Mini Cooper. Czy to nie jest sobie Mini Cooper, to jest Mini Countryman, nie? Tak się nazywa. Wolałbym coś innego mieć. O, tutaj, ej, same Mini Coopery jeżdżą. No, dziwne, no w sumie zaczyna się od Mini Cooper, ale kurczę, już trochę ten mecz trwa. Nikt nie zabrał jeszcze nic ciekawszego. Szukam jakiegoś gracza z takim, wiesz, wyższym poziomem. To i tak nie ma znaczenia, bo bym tutaj na Mini Cooper... Ej, słaby, jest ten samochód w ciul. Ja mam wrażenie, że Mini Cooper mnie pokona. Naprawdę, dobra, co my tu mamy? No też, dobra, chodź. Jedziemy, nie ma czasu. Nie,
ma czasu, ja muszę samochód zmienić. Kurde, gościu. No nie wiadomo, czy go pokonam, nie? No bo naprawdę, to auto jest mega słabe. Gościu jedzie na przełaj, a ja zaryzykuję i pojadę asfaltem. Chociaż mam auto offroadowe, nie? Więc teoretycznie powinienem cisnąć na przełaj przez las. Ale spróbuję tutaj i zobaczymy, jak mi pójdzie. Myślę, że meta będzie właśnie na drodze asfaltowej, a nie gdzieś w lesie. I teraz warto podążać GPS-em. Oj, mogę się, kurde, przeliczyć. Gościu jedzie tam polną drogą. Szutro, a nie, dobrze chyba zrobiłem. Troszeczkę sobie zwolnimy. Jezu, okropny ten samochód jest, naprawdę. Strasznie słabo przyspiesza. Słabo się trzyma drogi na asfalcie. No, niektóre samochody offroadowe na asfalcie też sobie w miarę radzą. Ale jak mam tego Mini Countrymana, to wiem, że no będzie lipa, no. Że to nie będzie dobry wyścig, no. Nie będzie dobre ściganko. Dobra, jesteśmy na miejscu, weźmy cokolwiek innego, cokolwiek. Co my będziemy mieli tutaj do wyboru? Dobra, Audi RS6 brzmi jak dobry plan. Powinno być dużo lepiej. I tu już mamy kolejnego gościa i od razu atakujemy, bo to nie ma co. Co on ma tutaj? O, może być, dawaj. Gdzie jedziemy? Kurde. Ej, to jest te same auta. Gorzej ustawiony jestem, ale to nie szkodzi. Audi stąd wyjedzie. Ja sobie pojadę inną drogą niż ten, niż tam mi GPS wyznaczył. Ja sobie pojadę tu. Gościu chyba jedzie tą całą drogą. Tu będzie zaraz taka mega, mega długa prosta, którą dosłownie myślę, że dojedziemy do celu. Wow, co on tak z tyłu został? A nie, my mamy gdzieś indziej w ogóle jechać, ja myślałem... O kurde, czekaj, bo patrzę na minimapkę. Tu jest makan do zgarnięcia. Patrzę na minimapkę i kurczę... Nie tego się spodziewałem, ale może być i tu. Ile mamy do celu? Jak to nas prowadzi? Dobra, widzę. Jakoś dziwnie nas prowadzi, nie? Ten GPS. Lepiej byłoby tam pojechać po prosto i mieć... O, tu będą budynki. Tak, jak on właśnie pojechał. Tak będzie, tak by było dużo lepiej. Ja pojechałem tymi... Jezu! To Audi nie skręca! Lepiej byłoby pojechać tak jak on, prosto, nie? Teraz muszę cisnąć na przełaj przez to, że Audi nie skręca. Nie trzyma się drogi. Dawaj, Audi! O nie, on dobrze zrobił, on zajebiście zrobił. Właśnie o coś takiego mi chodziło, tylko mnie GPS zmylił, bo myślałem, że ta meta będzie zaraz tutaj za rogiem. Zajebiście to zrobił, o to mi chodziło. Zrobiłem zupełnie inaczej. Może jeszcze coś z tego będzie. Oj wątpię. Czemu tak nie zrobiłem? Ja, intuicja mi podpowiedziała, Lucek, jedź tak. A GPS po... i dupa. Ech. Na odcinku o tym samochodzie ktoś napisał w komentarzu: ej Lucek, twój licznik tu źle pokazuje. Bo zobacz, w samochodzie jedziesz sobie 90 km na godzinę, a tu ci pokazuje 140 km na godzinę. Źle wyskalowany masz licznik, on ci źle działa. Ale on nie widzi, że ten licznik w samochodzie, w kokpicie, który macie na dachu, widzicie tam na górze, nie, jest licznik, to on pokazuje w milach na godzinę, a nie w kilometrach na godzinę. Tu mam wyskalowane w kilometrach na godzinę licznik. I dlatego te prędkości się różnią. A tak, a tak swoją drogą to możecie mieć teraz... Możecie mieć wgląd na dwa liczniki, nie? Na ten w milach i w kilometrach. To jest właśnie fajne w Fordzie. Niektóre samochody w Fordzie mają wyskalowane liczniki w kilometrach, a niektóre w milach na godzinę. Zwróćcie na to uwagę, jak sobie włączycie tą kamerę z kokpitu, to jest bardzo fajne. Znowu znalazłem Audi RS6, a tam gonimy coś niebieskiego, jakiegoś SUVa chyba, może jakieś BMW albo coś. Czemu on uciekł? To Macan chyba jest. Czemu on uciekł? On ma lepsze auto. Dawaj, gościu, lecimy. Czemu ty się, gościu, boisz? Ty mnie rozwali, że cię nie mogę tu dogonić. Dawaj, bierzemy, lecimy razem. Audi naprawdę, tak jak jakaś motorówka, nie? Nie wiem, co to jak bar. A to jest RS2, dlatego on ucieka. I tak może mnie pokonać, bo mam wrażenie, że RS2 jest lepsza od tego auta. Dobra, co robimy?
jedziemy tam, na przełaj trochę. Jak najmniej skręcania, proszę was, bo kurde, z tym Audi będzie naprawdę ciężko. No, tutaj samochód, widzieliście wtedy, nie skręcałem, no, miałem za dużą prędkość, to prawda, tak? No, chciałem dojechać jak najszybciej do celu i dlatego mnie zniosło na ten budynek, zatrzymało mnie tam. No, ale to był mój błąd, no, nie powinienem jechać tą krętą drogą, ufać GPS-owi, tylko zaufać intuicji i znajomości mapy. A znajomość mapy mi podpowiadała: Lucek, bierz tą długą drogę i to jedziesz w prostej linii praktycznie do celu, a GPS prowadzi cię jakimiś krętymi, po prostu najkrótszą drogą, ale nie najszybszą. A tu chodzi o to, żeby wybrać najszybszą drogę. No a propos najszybszej, zobaczcie, Audi RS2 z drugiego poziomu, mój samochód jest z piątego poziomu. Zobaczcie, że Audi RS2 nie odstaje tak daleko, nie? Tak mi się wydaje, że te tuningi nie są miarodajne tutaj jakoś w Fordzie Horizon. Oczywiście finalnie prędkość maksymalna i przyspieszenie jest generalnie trochę lepsze, ale nie aż tak, żeby nazwać ten samochód piątym poziomem, nie? Dobra, co będziemy mieli do wybrania teraz? No dobra, weźmy sobie tą Alfę. Chętnie pojeżdżę czymś innym niż tamtym, chociaż już kiedyś to sprawdzaliśmy, że ta Alfa wcale aż taka dobra na bezdroża nie jest, nie? To jest SUV, ale ten SUV nie jest aż tak wysoko zawieszony. Z SUVów tutaj, w tym trybie, najlepiej prowadzi się chyba, i daje sobie w ogóle radę, Porsche Macan, nie? No i kurczę, gramy już trochę w ten tryb Fortnite. Ja bym chciał, żeby zrobili jakąś taką rotację samochodów, że kompletnie inne auta są tutaj do wyboru. Że, wiecie, stunigowaliby samochody i pododawali je do tego trybu. Bo już, kurczę, zaraz będzie to cała ta pula tych samochodów chyba wyczerpana przez nas, nie? Kilkanaście razy. A tak jakby się pojawiło coś nowego, to wiesz, że ooo, tutaj nie wiem, czy sobie z tym samochodem poradzę. Bierz go i przegrywasz drugi raz. Pierwszy raz jak się uczyłeś tą pierwszą grupą samochodów wygrywać, a drugi raz tą drugą, nie? Chodzi o to, żeby byłoby ciekawie, jakby pojawiły się jakieś nowe auta. Tutaj widzę, że kilku graczy jest gdzieś w pobliżu. Tu się ścigają między sobą, na mapce widzę. Z tego co patrzyłem, to na dużej mapie jak się ją otworzy, nie widać w ogóle graczy, wcale. Chyba tak jest, nie? Tam widzę jakiś dropik, no ale było tu sporo graczy, więc podejrzewam, że nic fajnego. Jakiś drugi poziom? Zgadłem, drugi poziom. Już gdyby to było coś fajnego, to by ktoś to zgarnął. Zwłaszcza, że to jest na otwartej przestrzeni, no nie? Więc łatwo to dostrzec. Też drugi poziom. Dobra, wiecie co? Tutaj mamy gościa, który jedzie blisko strefy wyścigu jest. Jedźmy sobie za nim. O, tu są aż trzy dropy, kur... Trzy, cztery... Aha, bo tu jest to... To jest to... No ale sprawdzę, czy coś lepszego tutaj jest. Od mojego czwarty poziom. Są duże szanse, że będzie coś lepszego niż moje auto. Czwarty. Drugi. I tam na górce. Na górce kiedyś dropnąłem. Słuchajcie, z dziewiątego poziomu kurę. Ech, to jest właśnie Alfa. Stawaj na koła, jedziemy dalej. Czekaj. Nie widzę. Nie widzę. Który to poziom? Drugi. Tyle tu po to auto jechałem? Cholera. Ale fajny dropik mi się trafił, patrz. Urósł, siódmy poziom, bardzo dobrze. Noc się zrobiła, ja nie wiem czy dam radę ogarnąć tutaj kogoś, ale urósł, to jest dobre auto. Ja już się zacznę tutaj wyzywać na pojedynki. Tutaj kogoś mamy, ktoś tutaj krąży, ktoś tu drąży. Krąży, drąży, chorąży, gdzie on jest? To on jest w tunelu, no tak, bo tu jest tunel. Gdzie on jest? Tutaj. Chodź tu. On ma dobre auto, mnie może pokonać. Poważnie. On ma tylko piąty poziom chyba, szósty. Ale to jest dobra fura. Jest kurde dobra fura. Schował się tu, nie powinien. On mnie tu może rozwalić i to lekko. Naprawdę. O kurde, jedź ty gościu, skręcaj. Dawaj, 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 do góry. Gdzie on pojechał, ej? Gościu, my jedziemy w tą stronę. Ścigaj się ze mną, o nie! Ej, jak będę miał jakieś gorsze auto tutaj, do wyboru, olewam to, zostaję przy Urusie, naprawdę. Bo to jest fajne auto, napęd na cztery buty, no czego więcej chcieć, nie? To jest już końcówka. Kurde, jakąś Alfę tutaj
przywaliłem. Ja nie wiem, czemu ten gościu tak tutaj odpuścił. On by miał szanse tutaj spore, żeby mnie porobić, ale w sumie ja też dosyć dobrze pojechałem, bo od razu wyjechałem tam, gdzie trzeba. On pojechał w ogóle w drugą stronę. Nie wiem, czego on się spodziewał. Zobaczmy, jakie mamy tutaj opcje. Ale ósmy poziom, dobra. Jeszcze spróbuję kogoś wyprze... SLS-em zawsze wszystko przegrywam. By go szlak trafił. Zawsze. Tu mamy czwarty poziom. Dobra, dawaj tego gościa. Nieważne kto to jest, atakujemy. Do ataku. Siódmy poziom kontra ósmy. Dobra, on ma też gówniany samochód. Może nie będzie tak źle. Dawaj. Kurde. SLS! Ja pierdzielę, patrzcie jakie to wolne jest. Dawaj go! Patrz! Udało się! Jako milimetry! O kurde! Typie! Ale pięknie! Lancia Delta S4. O nie wiem. Mam obiekcje z tego samochodu. Jest chyba podobna wersja. O Boże. Dobra, musimy kogoś jeszcze pokonać na ten ostateczny pojedynek, żebym miał jakieś lepsze auto. Chodź tutaj, kto tutaj jest? Dawaj Lambo tam, jedziemy. Co oni tutaj tak stoją i czekają na ten ostateczny pojedynek? Gościu! Patrz jak wiedział gdzie jechać, oskubany. Dawaj, 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 dawaj. Lancia! I... Dawaj, dawaj, dawaj! Jezu! Co się stało? Nie! Kurde, zarzuciło mi ten zastrany samochód, jak nim się ciężko jedzie. Pod koniec dwa najgorsze samochody. SLS, z którym myślałem, że no koniec, nie? Że nie dam rady. A potem ta Lancia, która no chyba żadna Lancia na eliminatorze dobrze nie jeździ. Ma słabą przyczepność i łatwo ją... kurde obrócić, Lancia, no ikona jakby rajdów, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego tak, kurde, i wziąłem tą Lancię teraz i strasznie, ja chciałem jak najszybciej sobie mieć jak najlepszy samochód, jakby został przy tym SLS-ie, czy tam, co miałem, a Urus byłby w miarę taki spoko, nie? Ale jakby został przy SLS-ie, to by była katastrofa, nie? Lambo Gallardo mnie rozwaliło w Lancii, która powinna na offroadach wymiatać. Patrzcie na to, widzicie co się stało? Przed chwilą pojawił się koło mnie drop w momencie, kiedy jeszcze nawet mecz się nie zaczął. Ale dziwne. I ten drop tu jest? Ej, no coś tu było, czekaj, chyba z drugiej strony, nie? Bo przy domku... Jest! To jest Macan chyba, nie? Tak. Bierzemy go i od razu jedziemy się z kimś ścigać, bo Macan to jest dobre auto. Jedziemy zdobywać jak najszybciej poziom, bo już mamy piąty, od razu, kurde. Ale fart. Nawet się jeszcze tryb nie zaczął, ja już wiedziałem, że będę miał Macana, nie? Już można było mniej więcej... O, tutaj ktoś jest blisko. Już mogłem mniej więcej sobie rozplanować co i jak. Ktoś tutaj, dwa samochody, chyba kurczę, będą się między sobą ścigać. Spróbuję tego z tyłu podgonić. Kurde, kurde, nie wiem czy go... To chyba, będzie chyba Mini Cooper, nie? Musimy go pokonać, żeby poziom wbić. To próbuje dogonić. O, ktoś się zbliża, jak będzie miał lepszy samochód, to z nim będziemy brać pojedynek. Nie, same Mini Coopery. Jadą po jakiegoś dropa. Do któregoś z nich na pewno uda mi się... Mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć do pojedynku. Czekaj, bo ten drop, no o, ten może być. Chodź, chodź, chodź. Gdzie on jest? Tutaj. Dzień dobry. Gdzie jedziemy, panie czarodzieju? Jedziemy tutaj. I Nissanka będziemy sobie atakować. No, o wygranej tu jeszcze nie ma za bardzo mowy, bo ten Nissan wcale nie jest taki zły. On jest niby na drugim poziomie, ale ja już nim parę razy wygrałem z lepszymi samochodami. Wiecie, ja na kierownicy, także no... Kurde! I zobaczcie, on wcale nie zostaje gdzieś... O kurczę, uwaga, uwaga, uwaga. On wcale nie zostaje gdzieś tam z tyłu, cały czas jedzie na równo ze mną. Samochód, piąty poziom, ja mam piąty poziom, on ma drugi, drugi, słuchajcie. I tak wymiata, zobacz, jest z przodu cały czas. Także tego Nissana warto brać jako drugi samochód, jako samochód z drugiego poziomu. Bo zobaczcie, on wcale nie jest taki zły. Mi się wydaje, że on nadrabia
że on nadrabia prędkością maksymalną w tym trybie. I patrzcie, on już jest na autostradzie. On mnie chyba rozwali, ej. Ja pierniczę, jaki dobry gościu. O nie, ej, rozwalił mnie. Ty patrz! What? Przed samą metą rozwalił się od drzewa. What? Ja już myślałem, że będzie po mnie. Ja pierniczę, ale gościu dobry był w tym Nissanie. Słuchajcie, to był drugi poziom, a typo tak niszczył. Kurde, ja już myślałem, że będzie po mnie i że będzie koniec pojedynku, a on gdzieś tam w drzewach się rozwalił. Ekstra. Dobra, jesteśmy w grze nadal. Co robimy? Tutaj widzę, że ktoś po lotnisku śmiga, może jakiegoś dropa sobie ogarnął. A nie, chyba to jest jakiś tam pojedynek. Widzę, że ktoś wygrał, zdaje się. Tu mamy, ojej, ile tu dropów jest. Znaczy wszystkie ładnie widać, nie? Bo jest jeden obok drugiego, mamy otwartą przestrzeń. Trzeci poziom to nie. Tutaj ktoś jest, chyba skończył pojedynek. Spróbujmy z nim porozmawiać. Czym on tu jeździ? Może być Subaru. Jest trochę bliżej ode mnie, ale to nie szkodzi. Mamy kawał drogi do przejechania, więc nie powinno być tak źle. Teraz jak jechać? Pojadę może drogą asfaltową, znaczy się. Gościu pojechał prosto. Zobaczymy, czy to będzie lepsza opcja. Czemu on jedzie? Tutaj już na przełaj się nie opłaca, bo chyba będziemy właśnie wjeżdżać do miasta. Dlatego wybrałem od razu, stwierdziłem, że pojadę od razu drogą. Tak, będziemy wjeżdżać do miasta, więc jak on pojechał tam na przełaj, to już przegrał, bo tam nie ma żadnego skrótu. I nie ma jak się wbić. Ojej, tu mamy siódemkę? Tak, tam nie będzie miało się jak wbić, więc jak tu pojadę, to powinienem wygrać. I pojadę sobie prosto teraz, nie tak jak mówi nam GPS, tylko tutaj i tu. To będzie zdecydowanie szybsza droga niż to, co nam pokazał GPS. Już kiedyś podążałem według GPS-u i pojechałem jakąś krętą drogą, bo ona po prostu była krótsza, nie? Ale nie najszybsza, a ta była najszybsza, bo mieliśmy tutaj długą, prostą, jeden tylko zakręt w lewo i już byliśmy na miejscu, także pokonany. Co mamy teraz do wyboru? O, Audi RS3, może być. Kogo my tu mamy? Ktoś tutaj się krząta na skraju strefy, szuka szczęścia. Tutaj się zawahał przy wyborze Raptora. Ty, to Ferrari jest, ósmy poziom. Gościu, walczysz? Dobra. Jedziemy, zobaczymy jak pójdzie. Ja tak myślałem, że w tą stronę będzie się lepiej ustawić, ale z Ferrari nie ma żartów. Tutaj muszę naprawdę wycisnąć soki z tej Audicy, żeby jakoś to było. Ciśnie? Ciśnie, kurde. Myślałem, że gdzieś tam na tych zakrętach się rozwali. Tu chyba mam siedmiobiegową skrzynię biegów. Muszę zaraz siódemkę wbić. Teraz tu. Ciśnij Audi. Tutaj nie skracamy, bo jest las. Jak gościu skróci, to mam szansę wygrać, ale nie skrócił. Kurde, zakręty. Fuck, no tak, Audi. Dobra, gościu też wyleciał. Nie jest źle. Nie jest źle. Pokonałem go. Pokonałem, był tylko poziom wyżej. Więc nie miał jakiejś tam dużej przewagi, ale nie chcę jego auta, bym chciał... Uuu, ale zajebiście! Zobaczcie na to! Zobaczcie, jaką drezynę tu wygrałem! Tym samochodem mógłbym już walczyć do końca meczu! Mógłbym z nim zostać do końca meczu! Patrz, jak to pokonuje wszystkie nierówności, to jest fajne auto! To jest fajne auto na ten ostateczny pojedynek, kogo my tu mamy? Chociaż ja już nim chyba raz przegrałem, tak mi się przypomina coś teraz. Wolałbym ten taki ostateczny samochód, co jest chyba Honigan. O ty kurde, aha, on chyba wywrotny był, no tak. To był chyba jego jedyny taki bardzo poważny minus, że łatwo było go wywrócić. O, czekaj, coś tu mamy. Dobra, drugi poziom. Jak nie uda się go, jak nie uda się zdobyć lepszego samochodu od tego, to zostanę przy tym, nie? Czemu Galant nie... Czy on podjął walkę, dobra, jedzie jeszcze, nie poddał się, dobrze. Bo on jedzie tak wolno, że nawet nie ogarnąłem, że on w ogóle jedzie.
też mogę jeszcze przegrać. Ale by było głupio przegrać z Galantem. Nie? Mając takie auto, gdzie ono praktycznie wygrywa samym wyglądem. Dobra, jedziemy sobie tutaj. No, to już chyba nie będzie, nie ma rozmowy, nie? Podobał mi się ten pojedynek z Ferrari. O, Camaro! Ciekawe, ciekawe. Mój teść ostatnio sobie kupił Camaro, nie ZL1 jak tutaj jeżdżę, ale SS, z 6.2 silnik, z 16 roku bodajże ma wersję, gdzie silnik ma już te odłączane tłoki, nie? Bo nie wszystkie chyba te Camaro mają silniki z odłączanymi tłokami. A tutaj mamy Camaro ZL1 na poziomie 9, słuchajcie, i tu już mamy kogoś, kto właśnie skończył pojedynek. Możemy go od razu wyzwać na pojedynek i będziemy mieli auto z klasy 10, z poziomu 10, także bardzo fajnie. Jeszcze nie wiem, gdzie on się zrespi. A, chyba z tyłu jest. Dobra, kurde, już rozpędzony, fuck, niedobrze. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że pojechałem za nim. No, ma trochę przewagę, gościu. Może nie. Ja pojadę sobie prosto. GPS, on też wie, o, też jest cwaniak, dobrze. Też jest cwaniak, dobra, jak tu pojedziemy. O kurde, nie! Camaro, szybko! Fuck! Wiecie, ile się to trzeba biegów na zmieniać? Dobra, jadę teraz. Kurde, spróbuję tu wskoczyć, bo nie ma czasu. Ale pojechał gościu lepiej. Nie! Fucking shit! Jedź, Camaro! Jedź. Cieć. Jak źle poleciał! O kurde, nie wierzę. Trafił gościu? Trafił. Oh my god. Ale ciężko. Ja pierniczę. Popełniłem tutaj błąd, bo znowu gość jechał w dobrą stronę, wyzwał mnie na pojedynek i ledwo co wygrał, ale wygrał. O tym to Camaro jednak nie jest dobre na offroady. Kurde, tak blisko było. Koniecznie chciałem samochód z 10 poziomu mieć, no. Bałem się, że tamten Jeep mi nie wystarczy na ten ostateczny pojedynek, bo tam trzeba naprawdę szybko grzać, a my byliśmy w mieście, no nie? Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hejas!